Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku przedstawia projekt Blisko Rymkiewicza. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Finansowanie. Kwota dofinansowania 117 600 zł, wkład własny 14 000 zł, całkowita wartość 131 600 zł. Dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury 89,4%. Główne cele projektu Blisko. Biblioteka jako trzecie miejsce. Rozwijanie lokalnych partnerstw. Szkolenie pracowników bibliotek. Diagnoza społeczności lokalnej. Wymiana doświadczeń. Aktywizacja społeczności lokalnej. Działania w ramach projektu Blisko Rymkiewicza. Pierwszy rok realizacji. Szkolenie kadry biblioteki. Budowanie i wzmacnianie partnerstw. Wymiana doświadczeń. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb społeczności lokalnej. Realizacja projektów edukacyjno-animacyjnych wraz z partnerami. Drugi rok realizacji. Przeprowadzenie konkursu na inicjatywy oddolne. Realizacja projektów wyłonionych w konkursie. Realizacja projektów edukacyjno-animacyjnych zainicjowanych przez partnerów. Szkolenia i warsztaty w ramach projektu. Diagnoza potrzeb, metody i narzędzia. Mapowanie otoczenia. Oferta spotkań czytelniczych. Nowe technologie w bibliotece. Jak powstają audiobooki. Sztuczna inteligencja w bibliotece. Młody czytelnik. Interesujący klub książkowy. Przeszkolono 52 uczestników. Łączny czas szkolenia 32 godziny. Działania na rzecz budowania partnerstw. Spotkania, warsztat sztuka wspólnego działania, gra Archipelag, przygotowanie procedury konkursowej. Wizyty studyjne z partnerami. Wymiana doświadczeń w ramach projektu Blisko i nie tylko. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie. Miejska Biblioteka Publiczna w Przesnyszu. Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki. Biblioteka Publiczna w Piasecznie. Biblioteka Publiczna w Łomiankach. Przeprowadzenie diagnozy lokalnej. Wśród czytelników – drzewo marzeń. Wśród milanowskiej młodzieży. Wśród dyskusyjnego klubu książki – aktywnych czytelników. Raport z diagnozy potrzeb. Biblioteka jest miejscem lubianym i dobrze ocenianym przez mieszkańców. Biblioteka jest postrzegana nie tylko jak wypożyczalnia książek, ale miejsce, w którym można budować relacje z innymi ludźmi. Młodzi pozytywnie postrzegają bibliotekę. Widać perspektywy na świadomą współpracę z Milanowskim Centrum Kultury, gdzie oferty obu instytucji mogą być komplementarne. Biblioteka jest już miejscem społecznym. Raport dostępny na kanale YouTube Biblioteki. Zrealizowane działania animacyjno-edukacyjne. Literacka gra terenowa. Warsztaty komiksu Nasze Opowieści. Warsztaty hip-hop, poezja na rapie. Międzypokoleniowe warsztaty introligatorskie. Czytelniczy swapping książkowy. Nasza wspólna milanowska książka. Mistrzowie lokalnego słowa. Konkurs recytatorski poświęcony twórczości lokalnych poetów. Udział wzięło 20 uczestników. Nagrodzeni w konkursie. Pierwsze miejsce Leon Kremer, drugie miejsce Wiktoria Taras, trzecie miejsce Weronika Grabowska. Wyróżniono 5 osób. Nagrania audiobooka. W pierwszym roku nagrywaliśmy z laureatami konkursu Mistrzowie lokalnego słowa, ludźmi teatru, pracownikami biblioteki oraz przyjaciółmi. W drugim roku z Biblioteką Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki, Milanowskim Centrum Kultury oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Milanówku. Nagrania znajdziecie na kanale YouTube Biblioteki. Gra Rymkiewicz Go. Spośród młodzieży została wybrana grupa projektowa, która zaplanowała zadania oraz wybrała miejsca do gry literackiej Rymkiewicz Go. Podsumowanie podczas 75-lecia biblioteki. Dzieje się w bibliotece. W programie Rymkiewicz Go, teatrzyk dla dzieci, wystawa, koncert poezji śpiewanej, spotkanie autorskie. Gotowi by działać. Konkurs na inicjatywy oddolne. Grupa minimum 3 mieszkańców. Zgłasza swój pomysł okołoczytelniczy, wypełniając i składając wniosek do konkursu na inicjatywy oddolne. Wyłonione projekty mogły być finansowane do 7 tysięcy złotych. Następnie były realizowane wraz z biblioteką. Do konkursu zgłoszono 13 wniosków. Inicjatywy wyłonione. Było ich 8. Weekend z Osendowskim,
Chaotyczni myśliciele, dyskusyjne kółko filozoficzne, cykl spotkań wokół słowa, czytamy, cykl spotkań autorskich dla dzieci, haiku, sztuka skrótu, twórcze czytanie, Ule Jerzego, zrozumieć autyzm. Łączna kwota dofinansowania 30 tysięcy złotych. Inicjatywa Weekend z Osendowskim, a w niej happening czytelniczy, gra terenowa śladami podróżników, spotkanie autorskie z podróżnikiem Stefanem Czernieckim, projekcja filmów Szymona Wdowiaka. Inicjatywa Chaotyczni Myśliciele, spotkanie dyskusyjnego klubu filozoficznego. Tematy: dlaczego stoicyzm, jak nauka bada religię i co z tego wynika, feminizm po polsku. Inicjatywa, cykl spotkań wokół słowa. Spotkania z doktor habilitowaną profesor Bożeną Józefów-Czerwińską o tematyce, wkraczając w obszary tabu społeczności nadburzańskich, poznając dziedzictwo mieszkańców północnego Mazowsza. Na koniec koncert poezji śpiewanej, wierszek Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Sławomira Zygmunta. Inicjatywa Czytamy, cykl spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży z Marcinem Koziołem. Na temat książek: Wombat Maksymilian, Skrzynia Władcy Piorunów, Szalona historia komputerów, Pogoda dla puchaczy. Inicjatywa Haiku sztuka skrótu, japońska poezja, chwila zapisana obrazami. Tematami warsztatów były: co to jest haiku i czym się charakteryzuje, polskie haiku i kigo, modern haiku, blisko haiku, haigai haibun, kukai. Piszemy i czytamy własne haiku. Inicjatywa Twórcze Czytanie. Warsztaty: Blackout Poetry, kolaż, recykling poetycki. Inicjatywa Ule Jerzego. Warsztaty pszczelarskie. Odpowiedzieliśmy na pytania, dlaczego pszczoły są tak ważne, skąd się bierze miód, kim jest pszczelarz, co się dzieje w ulu, jakie właściwości ma miód. Inicjatywa Zrozumieć autyzm. Spotkanie autorskie. Tematem spotkania były: perspektywa bycia mamą dziecka w spektrum autyzmu, relacje z dzieckiem, rodzicielska codzienność, uważność, empatia. Co nam dało blisko? Biblioteka jako trzecie miejsce. Przeszkolony personel. Poszerzona sieć kontaktów. Zbudowanie partnerstwa. Narzędzia do badania lokalnych potrzeb. Zrealizowanie konkursu na inicjatywy oddolne. Promocję czytelnictwa. Do zobaczenia w bibliotece!